Jesteśmy z Łukaszem Nierasem Jurkowskim. Łukasz, debiut w Stanach. Może powiesz coś na temat przygotowań, jak się czujesz w ogóle fizycznie ostatnio? Słyszałem, że grypa ci dopadła i coś tam problemy z kolanem, ale przyjechałeś, widzisz, wyglądasz dobrze, czujesz się chyba dobrze. Jak się czujesz? No, obecną chwilę czuję się dobrze. Kontuzja to jest jakoś rzecz wpisana w ten zawód. Nie ma, troszeczkę martwiłem się z tą grypą. Parę dni był problem, teraz myślę, że już jest ok. Do piątku powinno być na tyle dobrze, że nie odczuję tego podczas walki. Powiedzmy sobie szczerze, nie planuję, że ta walka potrwa na pełnym dystansie, więc o przygotowanie fizyczne raczej bym się nie martwił, dobrze przepracowałem cały okres przygotowawczy. Także dystans nie jest dla mnie żadną nowością, toczyłem już walki w pełnym dystansie i wygrywałem decyzją, więc tutaj przyjechałem, żeby dać dobre show, bo nie oszukujmy się, żeby przyjechać tutaj drugi raz, trzeba się fajnie zaprezentować. Nikt nie lubi walk w pełnym dystansie i ja takie walki prowadzić nie zamierzam. Powiedz, jak długo przygotowywałeś się do walki w ogóle z nim? Od kiedy wiedziałeś, że się z nim walczysz? Znaczy, że 21 maja będzie gala, wiedziałem już w lutym, wyjechałem na obóz przygotowawczy, bo w pierwszej wersji miałem walczyć w ogóle z kimś innym, to jest trzeci zawodnik z rzędu, który jest dobierany do tego fight cardu, więc tak naprawdę nie ma to większego znaczenia z kim, bo jak się już wejdzie do ringu, do klatki, to gdzieś ta taktyka zaczyna uciekać po pierwszym uderzeniu, pierwszym zwarciu. Trzeba wyjść i bić się niezależnie z kim to będzie. Trenowałem w miarę długo, powiedzmy z lekką przerwą właśnie na prawe kolana, na prawe kostki, ale to tak się fajnie poukładało, że na ten tydzień przed byłem w stanie sparować już z pełnym obciążeniem, więc nie narzekam. No, może trochę mniej kopałem, żeby oszczędzić nogi na piątek i mam nadzieję, że te oszczędzone nogi gdzieś tam zaowocują jakimś fajnym knockoutem. A waga jak? Wagę trzymasz dobrą? To znaczy, kontraktowo mam do 105 kilo, tylko wiem, że mój przeciwnik będzie lżejszy ode mnie, więc organizatorzy poprosili, abym troszeczkę z tej wagi zjechał, więc myślę, że teraz jest około 99, jutro będzie 98 na wadze. Myślę, że to jest taka optymalna waga startowa dla mnie. Okej, a Łukasz, a ty trenujesz taekwondo, trenujesz jiu-jitsu. Powiedz, jak w tym momencie czujesz się, gdzie ta walka może przebiec? Myślisz, mówisz, że nie pójdzie na pełny dystans. Myślisz, że co on będzie próbował zrobić? Widziałeś jego walki? Widziałeś dużo jego walk? Widziałem dwie jego walki, dwie porażki. Myślę, że zawodnik, który bardziej preferuje walkę stojąc, co mi oczywiście z racji dyscypliny jak najbardziej odpowiada. Powiedzmy sobie tak, no, to nie jest etap, kiedy ja zaczynałem przygody z MMA w 2004 roku, to jest 6 lat później. I tak naprawdę, czy to będzie na ziemi, czy to będzie w stójce, nie ma znaczenia. Ja jestem w stanie go poddać z pleców, tak samo jak znokautować kopnięciem czy uderzeniem. Okej, a słuchaj, przewidujesz może zostać tutaj dłużej w Stanach, jeśli walka, wiadomo, miejmy nadzieję, pójdzie po twojej myśli. Zostaniesz z nimi, z Musin może, albo może potencjalnie ktoś inny, ktoś, jakiś Strikeforce, jakiś, wiesz, UFC? Powiedzmy tak, skoncentrujmy się najpierw w tym, gdzie w piątek, a jakbyśmy rozmawiali w sobotę, powiedziałbym, jakie mam dalej plany. Na razie chcę walczyć jak najczęściej. Wiadomo, że Stany Zjednoczone to jest taki rynek bardzo chłonny na galę MMA i fajnie byłoby się zaczepić tutaj na dłużej. Czy się uda, zobaczymy. Najpierw trzeba wygrać walkę w piątek, wygrać ją efektownie i zobaczymy, co dalej. Okej, fajnie. A powiedz, jak komentowanie idzie, bo wiemy, że jesteś komentatorem i to dobrym bardzo. Dobrze się ciebie słucha. Czy dalej będziesz z tym? Pracujesz dla Polsatu, tak? Jakie to jest doświadczenie? Powiedzmy, przygodę z komentowaniem słuchawkami na uszach tak naprawdę rozpocząłem też już bardzo dawno temu, więc to nie jest tak, że to teraz jakaś nowa ścieżka. Po prostu tych gal w Polsce na świecie jest więcej, więc siłą rzeczy mam więcej roboty za słuchawkami. I tak myślę, że obecną chwilę myślę, że jestem w połowie komentatorem sportowym, w połowie zawodnikiem. Fajnie, że mogę tak naprawdę spełniać dwie moje jakieś tam życiowe pasje zawodowo i okej. Okay. Myślę, że nie będzie mi kolidowało przygotowania do zawodów z pracą dziennikarską. Mogę to wszystko fajnie połączyć, choćby dzisiaj już muszę wysłać maila do kolegów, którzy będą robili tą galę na żywo w Polsacie z informacjami z konferencji prasowej, więc to nie jest tak, że przyjechałem tutaj stricte jako zawodnik, nie? Priorytetowo oczywiście dzisiaj muszę jeszcze napisać, a od jutra już pełna koncentracja, żeby w piątek dojrzeć do show.